Zaraza, co za sen. Widzę, że wszyscy już na nogach. I cuchnął jak gorzelnia. Ten kapelusz to była pamiątka, Lambert. Daj już spokój. Spieszę się. Później poustawiasz chłopców po kątach. Przejdźmy do rzeczy. Udało ci się coś ustalić? Kiedy wy polowaliście na widłogony i bawiliście się megaskopem, ja przyglądałem się umie. I zauważyłem, że w chwilach, no jak to powiedzieć, ograniczonej świadomości, zachowuje się inaczej. Kiedy Uma zasypiał, budził się, było coś innego w jego ruchach, spojrzeniu, ale tylko przez chwilę. Dlatego wprowadziłem go w trans. Z początku nie było efektów, ale kiedy wszedł w najgłębszą fazę letargu, usłyszałem coś jakby westchnienie czy jęk. I to nie był głos Umy. Nie bardzo wiem, jak to ma nam pomóc. To siedź cicho. Dziękuję. I przepraszam za wcześnie. Chłopcy powiedzieli ci już, co zrobimy z Umą? Tak. Niezbyt mi się to podoba, ale zaufam ci. Myślałem, że ten stół gdzieś przepadł. No, nie widziałem ponurego Alberta z pół wieku. Żal było wyrzucać. Pomyślałem, a nóż jeszcze się przyda. Wiecie, jak to stary człowiek. Pewnie. Każdy dziadek trzyma na strychu narzędzia tortur. No dobrze, to co teraz? Możemy zaczynać. Trzeba tylko uważyć eliksiry. O, ciekawe czemu. Nie zrobiliśmy tego wcześniej? Bo preparaty do prób są silnie reaktywne i trzeba je podać zaraz po sporządzeniu. Zadowolony? Geralt, ty zrobisz eliksiry. Proszę. Tu są receptury. A ty, Eskel, weź bimber. O nie, po wczorajszym to... I zdezynfekuj narzędzia. No. Mikstury gotowe. Narzędzia też. Dobrze. Wesemir. Wyciąg z hakorośli na uśmierzenie bólu. Wiem, robiłem to już. Eskel, otwórz mu żyły i wstaw kaniulę. A ty, Geralt, ustaw eliksiry w podajnikach. Gotowe. To otwieraj zawory. Kolejność dowolna. Środek znieczulający zadziałał? Gdyby nie zadziałał, ból doprowadziłby do szoku i śmierci. Czyli wszystko w porządku? Nie, ale w normie. Podaj następny eliksir. Miałem nadzieję, że już nigdy nie będę musiał tego oglądać. To po co zachowałeś ten stół, co? Geralt, następny eliksir. Mama!
Kapłanica Fen! Co teraz? Teraz wystarczy czekać, aż eliksiry zrobią swoje. Co może zająć całą dobę, albo i dłużej. Wy możecie po prostu czekać. Zgadza się. Ale ja muszę utrzymać zaklęcie stabilizujące. Organizm Umy nie jest tak plastyczny jak ciało chłopca, więc bez tego by... Eskel, przepraszam. Czy mógłbyś... Pójść po szmaty się robi. Nie wierzę, że to robimy. Ścieramy żygi z podłogi? Nie. Jeśli to jest Ciri... Jeśli to zniszczy jej organizm albo pozbawi uczuć... Myślałeś o tym? Pewnie, że myślałem. Tyle, że nie mamy innego wyjścia. Teraz już nie, ale... Pośpieszyliśmy się. Trzeba było wpierw... Panowie, podłoga czystsza nie będzie. A mnie też trzeba wytrzeć. Geralt, może lepiej, żebyś ty... Daj spokój, Eskel. Nie ugryzę cię. No chodź. To normalne? Tak. Ciało Umy rozpada się od środka. Kiedy to się skończy, trzeba je na nowo uformować. Albo umrze. W waszym przypadku podawało się mutageny, ale my użyjemy zaklęcia. Hej, Jen. Przysypiasz. Co? Nie. Wcale nie. Wcale tak. To zrób coś, żebym nie przesypiała. Nie wiem. Opowiedz mi coś. Znasz tę historię, jak byłem z Ciri na łyżwach? Nie. Nie przypominam sobie. To było tej zimy, kiedy tu trenowała. Ciri narzekała, że jestem zbyt surowym nauczycielem. Oczywiście ją zbyłem. Wtedy poprosiła, żebyśmy poszli na łyżwy. Niezbyt mi się chciało, nigdy nie jeździłem, ale nalegałem. Jak tylko wyszliśmy na lód, zaczęła śmigać wokół mnie i krzyczeć. Nie tak, nogi, na przemian, przekładanka, źle, tyłem łyżwy, hamuj, niedługie. Obudził się. Pora zdjąć klątwę. Szybko. Przygotuj filakterium.